w kinie zastanawialiście się, w jaki sposób udało się nakręcić tak wspaniałe sceny. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się techniki informatyczne, aby poprawić filmową rzeczywistość. I nie chodzi tu wcale o efekty specjalne rodem z Parku Jurajskiego. Kto wie, czy nie bardziej fascynujące są eksperymenty, które polegają na umieszczaniu bohatera w historycznych ujęciach. Widzimy fragment filmu Roberta Zemeckisa pod tytułem Forrest Gump. To oczywiste, że Tom Hanks, aktor, który grał rolę główną, nie mógł brać udziału w spotkaniu z prezydentem Kennedym. Miał wtedy zaledwie kilka lat. To właśnie technika komputerowa pozwoliła na spreparowanie starych kronik filmowych. Pójdźmy dalej. Oto głośny fragment jednego z najpiękniejszych filmów w historii kina pod tytułem Casablanca. Film powstał w latach 40., a role główne grali w nim Humphrey Bogart i Ingrid Bergman. Fragment, który oglądaliśmy, pochodzi z programu komputerowego o nazwie Cinemania, który dostępny jest na płycie kompaktowej. To prawdziwa encyklopedia kina. Można znaleźć w niej informacje o reżyserach, aktorach i oczywiście fragmenty głośnych filmów. Jest to z pewnością najbardziej efektowna funkcja tego programu. Możemy być pewni, że jest jedynie kwestią czasu, kiedy na monitorze komputera będziemy mogli oglądać całe filmy. Obecnie powstaje coraz więcej encyklopedii na płytach kompaktowych. Jest to o tyle wygodne, że z każdym rokiem możliwa będzie aktualizacja informacji bądź też dodawanie nowych haseł. Ci, którzy mieli okazję zapoznać się z tego rodzaju bazami danych, wiedzą, że posługiwanie się nimi jest o wiele bardziej atrakcyjne od korzystania z tradycyjnych tomów. Choćby dlatego, że zwykłej encyklopedii nie można zaopatrzyć w zapis obrazu lub dźwięku. A przecież te elementy mają decydujące znaczenie w przyciąganiu uwagi użytkownika. Czy może to oznaczać początek końca książek i wydawnictw zajmujących się opracowywaniem różnego rodzaju poradników i wydawnictw encyklopedycznych? Rzecz jasna nie, bo to właśnie te same wydawnictwa dostrzegły pierwsze możliwości nowej technologii i podjęły współpracę z firmami software'owymi, której celem było stworzenie elektronicznej książki. Ostatecznie to przecież każdy z nas decyduje o tym, co woli. Opasłe tomiska i pełne półki, czy kilkanaście płyt kompaktowych zamkniętych w szufladzie. Cześć! Wśród graczy z pewnością nie brakuje miłośników latania. Jak wiecie, z każdym rokiem symulatory lotnicze stają się coraz ciekawsze i lepsze pod względem graficznym. Choć scenariusz zazwyczaj jest ten sam. Nie wolno dać się zestrzelić w kolejnej wojnie. Ostatnio w nasze ręce wpadły dwa programy różniące się od siebie zasadniczo. Są to rzecz jasna symulatory. Pierwszy z nich to US Navy Fighters. Bogato wyposażony w biblioteki danych obejmujące m.in. informacje o samolotach przeciwnika, okrętach i czołgach, wzbogacony możliwością oglądania pojazdów ze wszystkich stron. W trakcie gry zasiadamy za sterami najlepszych samolotów myśliwskich amerykańskiej marynarki wojennej. Drugi program nosi nazwę Magic Carpet i jest to, no właśnie, symulator czarodziejskiego latającego dywanu. A ponieważ najlepsze na świecie latające dywany pochodziły z arabskich baśni, cała gra toczy się w scenerii przypominającej kraje Bliskiego Wschodu. O ile zadaniem lotników US Navy jest atakowanie celów powietrznych, lądowych i morskich, to pilot latającego dywanu musi uważać na przykład na latające smoki.
uzbrojenie statków powietrznych różni się od siebie. Współczesne myśliwce zawierają na pokład głównie rakiety sterowane radarem lub na podczerwień, ale jaką bronią dysponuje latający dywan? Otóż może okazać się, że siła rażenia świetlistych kul wyrzucanych z rąk przez baśniowego lotnika jest znacznie większa od tych, jaką dysponują rakiety Sparrow czy Sidewinder, którymi rzecz jasna nikt do smoków nie strzela. Te dwa tak różne od siebie programy łączy jedno – znakomite rozwiązanie graficzne. Na ekranie bardzo szybkiego komputera w grze US Navy Fighters można uzyskać tryb rozdzielczości 1024x768 punktów, a więc oglądamy obraz o niemalże fotograficznej jakości. Magic Carpet co prawda nie jest tak doskonały, ale za to oferuje bardzo ciekawe ujęcia w locie. Dobrze też rozwiązana jest perspektywa. Tak więc może okazać się, że świat arabskich baśni dla rasowego pilota będzie równie atrakcyjny jak współczesne pole bitwy. Rzecz jasna, pod warunkiem, że na horyzoncie nie zabraknie smoków. Od 8 do 15 marca tego roku w Hanowerze odbywały się największe na świecie targi poświęcone informatyce i telekomunikacji – CeBIT 95. Były one rekordowe pod każdym względem. Wzięło w nich udział 6088 wystawców z 59 krajów świata, także z Polski. Zajęli oni 22 wielkie hale wystawiennicze o łącznej powierzchni ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Każdego dnia targi odwiedzało około 100 tysięcy widzów, którzy z centrum miasta docierali wprost pod główne wejście specjalnymi tramwajami. W halach, między stoiskami i na całym terenie panował niesamowity tłok. Bo targi CeBIT to nadal prawdziwa mekka dla ludzi związanych z przemysłem informatycznym. Dzieje się tak od roku 1980, kiedy po raz pierwszy w Hanowerze zorganizowano specjalne targi poświęcone tej dziedzinie. W tym roku szczególnie widoczne były firmy związane z telekomunikacją, która przeżywa okres niebywałego rozwoju. Telefon komórkowy służy dziś nie tylko do prowadzenia zwykłych rozmów, ale także do nawiązywania łączności z innymi komputerami, przekazywania faksów czy nawet zdjęć. Jeszcze ciekawsze zastosowanie mają telefony satelitarne. Są to co prawda urządzenia bardzo drogie, ale dzięki nim możemy dzwonić z dowolnego miejsca na świecie. Niektóre telefony satelitarne z wyglądu przypominają niewielkie walizki. Przy pomocy tych większych można dziś przekazywać nie tylko rozmowy, ale i obrazy zarejestrowane kamerą wideo. To właśnie z takich telefonów satelitarnych korzystają dziennikarze, którzy nadają relacje z najbardziej odległych krańców naszego globu. Obecnie firmy telekomunikacyjne pracują nad stworzeniem central telefonicznych nowej generacji, tak zwanych central inteligentnych.
Oznacza to, że jednemu użytkownikowi będzie przypisany tylko jeden numer, bez względu na to, czy korzysta on ze zwykłego telefonu, telefaksu, telefonu komórkowego, czy też posługuje się komputerem podłączonym do sieci. Inteligentna centrala będzie umiała rozróżnić sygnał i skierować go do odpowiedniego urządzenia. Dzięki temu ma się zmniejszyć ogólna liczba numerów obsługiwanych przez taką centralę. O tym, czy projekt ten się powiedzie, zadecyduje przede wszystkim praca i umiejętności programistów, ponieważ te nowe centrale to nic innego jak specjalistyczne i bardzo skomplikowane komputery. Tym, czym dla świata telekomunikacji będzie nowa generacja central telefonicznych, tym dla informatyki może okazać się technologia pozwalająca na uzyskanie trójwymiarowych obrazów. Są dwie drogi, które prowadzą do uzyskania u obserwatora złudzenia trójwymiarowego obrazu. Pierwsza z nich to specjalne hełmy, w środku których przed oczyma widza zamontowano miniaturowe ekrany, na których, podobnie jak w telewizorze, wyświetlany jest obraz. Inny pomysł polega na wykorzystaniu specjalnych okularów, których soczewki wykonane są z ciekłych kryształów, takich samych jak te spotykane w zegarkach elektronicznych. Pozwala to na wykorzystanie efektu polaryzacji obrazu i w ten sposób uzyskania złudzenia trójwymiarowości. Ta metoda wydaje się niezwykle obiecująca ze względu na doskonałą wręcz jakość. Obrazy są wyraźne, kontrastowe, wydaje się, że wręcz wyskakują przed ekran monitora. Niestety nie możemy ich pokazać w naszym programie, mimo że próbowaliśmy na obiektyw kamery założyć ciekłokrystaliczne okulary. Technologia generowania przy pomocy komputerów trójwymiarowych obrazów jest już dziś stosowana w medycynie, w laparoskopii. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie z dużą dokładnością operacji chirurgicznych, bez konieczności rozcinania ciała pacjenta. Tegoroczne targi CeBIT95 przyniosły także wiele nowości w dziedzinie multimediów. Aż 300 firm przedstawiało na swych stoiskach różnego rodzaju rozwiązania rozszerzające dotychczasowe możliwości komputerów. Informacja coraz bardziej jest w zasięgu ręki użytkownika. Płyta kompaktowa służy dziś nie tylko jako nośnik oprogramowania, ale zastępuje coraz częściej taśmę wideo. Na jednym ze stoisk widzieliśmy laptopa, który był odtwarzaczem płyt wizyjnych. Taka funkcja ma zastosowanie przy prezentacji na przykład oferty wakacyjnej biura podróży lub zwyczajnie do oglądania filmów. Nie bez znaczenia są też coraz większe możliwości napędów CD-ROM. Obowiązującym na świecie standardem jest poczwórna prędkość odczytu. W naszym kraju najbardziej popularne są napędy dwa razy wolniejsze. Ale to wszystko mało. Jedna z firm w Hanowerze przedstawiła napęd będący nie tylko odtwarzaczem, ale i stacją kasowalnych dysków magnetooptycznych. Każdego roku podczas otwarcia targów wśród dziennikarzy i ekspertów pada pytanie, czy tym razem będziemy świadkami czegoś wyjątkowego. Czy pojawi się komputer lub program, który zmieni nasze wyobrażenie o przyszłości informatyki. 7-8 lat temu nowe modele komputerów klasy PC286AT to było coś. A dziś przyzwyczailiśmy się do postępu i trudno jest zaskoczyć kogokolwiek. Targi CeBIT, jak rzadko która impreza, pokazują wszystkim, że w informatyce skończył się pionierski okres. Komputer jest przedmiotem codziennego użytku, podobnie jak telefon czy pralka automatyczna, a ulepszanie tych urządzeń jest rzeczą bardzo trudną. Za 2 tygodnie w naszej kolejnej relacji z CeBIT-u pokażemy Wam, do czego jeszcze może służyć dobry komputer.